Minęło już 10 dni, od kiedy zrobiłam właśnie microblading i tak aktualnie się prezentuję. Jak widać, te wszystkie stróbki zeszły i dzisiaj idę na korektę. Tak więc właśnie obawiałam się, że może te 10 dni to nie jest wystarczająco długo, by tak odczekać, ale jako, że no tak naprawdę jest to już ostatni dzwonek przed moim wyjazdem, więc myślę, że będzie w porządku. Ta prep mam wrażenie, że jest właśnie nieco ciemniejsza niż ta, przynajmniej tutaj właśnie to wszystko nieco zeszło, więc mam nadzieję, że to wszystko właśnie będzie poprawione przy korekcie, bo to jest standardowa procedura. I tak, bo ostatnio zrobiłam właśnie ten microblading, wyjechałam i nie robiłam w ogóle korekty i żadnych poprawek przez 5 lat. Tak więc mam nadzieję, że tym razem, jako że zrobię korekty, to utrzyma się to u mnie nieco dłużej. A takie są efekty po 10 dniach. Tak w 100% mi ten zabieg nie zszedł, jeszcze miałam taki lekki cień, to wyglądało bardzo naturalnie i ogólnie bym powiedziała, że tak fajnie to ładnie schodziło, tak więc może też przez to nieco te brwi są nieco ciemniejsze, że był ten taki lekki cień, który pozostał, ale ogólnie no, jest dobrze. Umyłam włosy dzisiaj i muszę przyznać, że strasznie brakuje mi mojego Dysona do układania włosów, bo mam tu taką starą szczotkę suszarkę z Philipsa, której też zresztą robiłam recenzję i ona jest dosyć spoko, nawet wiecie, po tych kilku, no tych wielu latach, 4 lata ona była nieużywana, no ale spoko działa, jedynie co to ten plastik. Przez to chyba, że nie był dotykany, używany, zaczął się kleić, więc trochę tak spirytusem musiałam to wyczyścić, więc nie wygląda to już najlepiej, ale nadal działa, więc jest spoko. Jedynie co, no to po prostu ta siła tego nawiewu, to jest, nawet bym nie nazywała tego siłą, no po prostu taki lekki nawiew, więc nieco dłużej mi zajmuje po prostu suszenie włosów. No i też efekty nie są takie jak po Dysonie, bo jednak jest to tak no po prostu mocny nawiew, że nie trzeba wysokiej temperatury używać i te włosy są niesamowicie wygładzone, więc tego mi bardzo brakuje, ale wydawanie kolejnych 2000 na suszarkę to po prostu jest bez sensu. Jak nazywa się to takie urządzenie, które się po prostu podłącza do urządzeń ze Stanów Zjednoczonych, żeby używać je w Polsce? Raz takiego czegoś użyłam i się zepsuło praktycznie od razu, więc, a też nie było tanie, więc tak się obawiałam, że po prostu zepsuje mi Dysona, a no byłabym bardzo, bardzo nieszczęśliwa, gdyby tak się stało, więc też nie chciałam ryzykować, ale nie wiem właśnie co wy robicie, jak podróżujecie. Po Europie to chyba po prostu nie ma problemu z tym, tylko w Anglii po prostu inna wtyczka jest, ale no właśnie, jak ze Stanów, ponieważ to się bardzo różni. No i tak się zastanawiam, co zrobić, czy właśnie kupić jakąś inną tutaj szczotkę, suszarkę, nieco mocniejszą, może nawet też coś z Philipsa, ponieważ to, co lubię w tej szczotce suszarce z Philipsa, to jest to, że ten chłodny nawiew faktycznie jest, no jest ciepły, ale no nie jest bardzo ciepły. Czuję, że po prostu to nie niszczy mi włosów, jedynie co, no to siła nawiewu jest po prostu do kitu, ale fajnie, że jest ta temperatura i gorąca, no i ta zimna. Fajnie by było jeszcze, nie byłoby coś pomiędzy, bo ta gorąca to jest po prostu, no nie polecam używać. Jest za gorące to powietrze, tylko tak się zastanawiam, jakby tutaj przewieźć tego Dysona i używać w Polsce, żeby działał i żeby się nie zepsuł. Czy są jakieś właśnie metody czy urządzenia, które mogłabym kupić, żeby podróżować z tym Dysonem. No a poza tym muszę pochwalić znów lakiery tutaj Dazzle Dry. Malowałam przed moim wyjazdem, 2 tygodnie później. Nadal wyglądają po prostu rewelacyjnie. No oczywiście są tutaj odrosty już, ale nic mi nie odprysło. Odprysło. I fajnie wyglądają. Właśnie też moja znajoma się nad mnie pyta, ojej, co to za lakier? Niestety, z tego co się orientuję, chyba tylko można z Amazona, na Amazonie zakupić właśnie, ale nie ma tu takiego oficjalnego polskiego dystrybutora, niestety. W ogóle te lakiery nawet nie są tak za bardzo popularne w Stanach i chyba to przez to ja kupuję po prostu z ich oficjalnej strony. No i to jest właśnie taki minus, że one nie są tak ogólnodostępne. Jestem zaskoczona, ponieważ to jest świetny produkt, powinien być w każdej Sephorze i w tych innych drogeriach, bo naprawdę zasługuje na to, ale no widocznie te bardziej popularne marki typu OPI czy Essie, no tutaj niestety, ale właśnie
są dostępne w tych drogeriach i może po prostu przez to, no nie wiem, ale to jest jedyny lakier, który właśnie używam i który polecam. Patrz, tutaj moje włosy kompletnie nieogarnięte. Moją tutaj piżamkę. Zrobiłam sobie drzemkę, ponieważ dzisiaj rano czułam się najlepiej. Słuchajcie, mam dla was po prostu story time. Nie wiem, czy kiedykolwiek wspominam, ale mam takie sytuacje, że zazwyczaj właśnie w pierwszym lub drugim dniu miesiączki dostaję taki, nie wiem nawet jak to nazwać, ja to nazywam po prostu atakami, bo dosłownie tak się czuję, jakby to był taki atak. Zdarzyło się kilka razy, że zemdlałam i po prostu jest mi tak niedobrze. I byłam już u wielu ginekologów, po prostu zazwyczaj mi polecali różne leki, które oczywiście brałam, które niestety nie pomagają. I cóż, nadal je biorę czasami właśnie, gdy po prostu to mnie dopadnie i tak liczę, że w końcu mi pomogą i może ten atak będzie nieco krótszy, bo niestety po prostu to jest tak intensywne i to trwa zazwyczaj właśnie kilka godzin. Ogólnie jeśli chodzi właśnie o symptom, to zazwyczaj pierwszy symptom to zazwyczaj po prostu czuję się bardzo, ale to bardzo tak rozgrzana i zaczyna mi szumieć w uszach. I wiem, że za chwilę po prostu padnę, a jest mi tak niedobrze i ból przychodzi właśnie później dopiero. Ale to są właśnie takie pierwsze symptomy. Po prostu przez kilka godzin mam właśnie te wszystkie symptomy i leki niestety nie pomagają. Próbowałam różnych, nie wiem dlaczego tak jest, ale najgorsze jest to, że nie jestem w stanie tego przewidzieć, więc najbardziej się właśnie stresuję tym, że to mnie gdzieś złapie, gdy będę sama gdzieś na ulicy i co ja wtedy zrobię, bo nie jestem w stanie w ogóle nawet myśleć. To jest tak intensywne i właśnie dzisiaj spotkałam się z moją kochaną Jolą. Już tak dawno jej nie widziałam i dosłownie na początku naszego spotkania dopiero zaczęliśmy rozmawiać i ja już czuję, że to po prostu jest to i tak, no nie. Jola się cudownie mną zaopiekowała w ogóle, bo mi oczywiście cholernie głupio, bo tak tego poranka, o poranku właśnie czułam, że o, tutaj mam jakieś skurcze, wziąłam właśnie leki, które mi polecili, tak okej, nie jest źle, myślę, że będzie w porządku, to nie jest to, ale niestety właśnie po kilku godzinach mi złapało. Byliśmy w restauracji, właśnie to jest takie bistro na Chmielnej i też muszę po prostu powiedzieć, że cudowni ludzie, jak tylko właśnie zobaczyli, że po prostu nie czuję się najlepiej, to zaczęli oferować pomoc i też dali mi leki przeciwbólowe i po prostu strasznie się tak przejęli mną. Oczywiście ja, mi tak głupio, no. Jestem takim introwertykiem, nie chcę tutaj w ogóle żadnej tutaj uwagi na siebie zwracać, więc było mi niesamowicie miło i byłam wdzięczna, że wszyscy chcieli mi pomóc, karetkę nawet wzywać, ale prawda jest taka, że ja wiem, że karetka mi nie pomoże. Byłam na szpitalu też, wylądowałam z tym i po kilku godzinach mi to po prostu przeszło i wyszłam. Nic na to nie da się zrobić. Tak, więc wiedziałam, że to by po prostu nie miało sensu. No, ale jestem tak niesamowicie wdzięczna. Mam wrażenie, że po prostu wszyscy tutaj w Polsce chcą sobie nawzajem pomóc i no nie, wiecie, mam wrażenie, że jakbym była w Stanach, to by się na mnie popatrzyli, czy czasami no nie są jakąś narkomanką czy coś. I jestem tak bardzo wdzięczna za to wszystko. To bardzo miłe wiedzieć, że są tutaj, jest tyle osób po prostu, które nawet wiecie, jeśli będziemy w takich chwilach, gdy po prostu potrzebujemy pomocy, to ludzie po prostu sami zaoferują. I to jest cudowne, naprawdę. No, to chciałam się tą historią podzielić. Po kilka godzin przeleżałam właśnie w łóżku, już to wszystko po prostu minęło całe szczęście. Ale właśnie tak się zastanawiam, czy któraś z was właśnie miała podobne problemy, bo no lekarze jak na razie nie byli w stanie mi pomóc i jedynie co, no to muszę w takie dni po prostu kilka godzin przesiedzieć w domu na łóżku i dać sobie właśnie czas, by po prostu poczuć się lepiej, zaopiekować się sobą. Nic innego jak na razie na mnie po prostu nie działo. Próbowałam właśnie gorące kompresy, wszystko po prostu, wiecie. Zazwyczaj jestem w takim stanie, że jestem w każdej chwili, po prostu mogę stracić przytomność, więc też nie chcę za bardzo ryzykować i najwygodniej jest po prostu najbezpieczniej też przeleżeć w łóżku na boku, tak
bezpiecznej pozycji, w razie czego, gdybym faktycznie straciła przytomność. Nie wiem, czy mówiłam o tym wcześniej, wiecie, to jest takie przyziemne rzeczy, które się zdarzają mi co jakiś czas. Pierwszy raz mi się zdarzyło w domu, chciałam już po prostu jechać do szpitala, bo czułam, że no coś się dzieje niedobrego, coś mi tam eksplodowało w środku. I później byłam u lekarzy i nic nie było, wszystko było w porządku, więc to jest, no nie wiem, zazwyczaj mnie to martwi, no nie ma co się tu oszukiwać, to jest tak intensywne doświadczenie, że zawsze się po prostu po tym martwię i tak, kurczę, no jak mogę się upewnić, że tego nie będę musiała znów doświadczać. Dostałam w ogóle przepiękny prezent od Joli, więc zacznę sobie czytać właśnie książkę, którą mi dała i dzisiaj po prostu wrzucę na luz i będę się relaksowała i tyle. Zostało tylko kilka dni do mojego wylotu i kurczę, naprawdę nie spodziewałam się, że te 2 tygodnie tak szybko przeminą, po prostu jak no 4 lata temu to mam na 2 tygodnie, tak o, idealnie ze wszystkim się tutaj pospotykałam, było super, a tym razem mam taki niedosyt, naprawdę, aż jestem zaskoczona, a zresztą dobrze mi tutaj, nie będę się oszukiwać, naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie tutaj spędzam właśnie czas tutaj w Polsce. I mi się nawet nie spieszy. Nie spieszy mi się tutaj, śnieg pada za oknem, a mi się nie spieszy do kalifornijskiej pogody. Jedynie co to dosłownie, no tęsknię za Antkiem, za Tortellino, a tak to bym tu mogła nawet zostać na nieco dłużej. I w ogóle też chciałam na szybko wspomnieć, że nie wiem, czy faktycznie to jest powiązane z bólem samym, bo faktycznie odczułam ból w tych momentach ataku, ale ja zawsze, od zawsze miałam wysoki próg bólu i nawet jak właśnie przychodziłam do dentysty właśnie na burowanie, to nigdy nie brałam żadnego znieczulenia. Zawsze właśnie odmawiałam, czy też właśnie epilacja lasowa była dla mnie aż tak nieprzyjemny, czy odczuwalny nawet. Ja zawsze po prostu dawałam radę, więc tak się zastanawiam, dlaczego w tych momentach to jest tak po prostu obciążające na mój organizm, że w ten sposób ciało reaguje po prostu. Więc nie wiem, czy to ma właśnie podłoże takiego bólu, bo czy właśnie to chodzi o coś innego, że mój organizm tak się skupia na tym, co robi tutaj wewnątrz, że nie jestem w stanie właśnie być po prostu tu i teraz i że nie jestem w stanie po prostu ani się skupić na niczym. Po prostu mam ten szum w uszach i tylko się trzymam, żeby nie zemdleć, żeby nie upaść. To jest po prostu w tych chwilach no, najważniejsze. Ale właśnie tak się zastanawiam. No. Ja wszystko jak zwykle nadmiernie przeanalizowuję i tak o tym też właśnie myślałam, czy to po prostu czy to jest właśnie wynik tego bólu i dlatego tak mi mdli, mam te nudności i po prostu te wszystkie właśnie skutki jak gdyby, ale no nie wydaje mi się. Ewentualnie to wszystko zależy od źródła bólu i może przez to, że to źródło jest inne, to po prostu mój organizm inaczej odpowiada. Nie jestem pewna i właśnie tak szukam odpowiedzi, bo naprawdę jak lekarze się pytają, to po prostu każdy mówi, a nie, to normalne. I tak, no nie wiem, czy faktycznie to jest normalne, bo raz na kilka miesięcy mam normalnie wyrwane z życia kilka godzin i to jest niesamowicie nieprzyjemne doświadczenie i bardzo też dla mnie takie straszne. Bo dosłownie w tych momentach ja nie jestem w stanie nic robić i też się po prostu boję, bo naprawdę jest to tak stresujące.